Witam Państwa bardzo serdecznie w gościnnych progach Pałacu Biedermana na pierwszym inaugurującym działalność Centrum Jerzego Giedroycia Uniwersytetu Łódzkiego spotkaniu poświęconym środowisku paryskiej kultury. Bohaterem dzisiejszego spotkania jest Józef Czapski. Zawahałem się, bo w zasadzie powinienem powiedzieć, że mamy dwóch bohaterów dzisiejszego spotkania, a mianowicie Józef Czapski, który towarzyszy, mam nadzieję, nam z zaświatów, ale jest z nami pan Piotr Kłoczowski, który z Józefem Czapskim przeszło 30 lat temu przeprowadził serię rozmów i wynikiem tych rozmów była niezwykle ważna książka Świat w moich oczach. I dzisiaj o tej książce będziemy rozmawiać właśnie z jej współautorem. Witam bardzo serdecznie zarówno osoby, które mogły dzisiaj dotrzeć do Pałacu Biedermana, szczególnie witam przedstawicieli władz rektorskich, pana rektora Boguckiego i pana rektora Zakrzewskiego, ale także witam koleżanki i kolegów wykładowców naszej uczelni. Witam także tych wszystkich państwa, którzy uczestniczyć będą w spotkaniu za pośrednictwem kanału internetowego. Myślę, że większości z państwa nie trzeba przedstawiać pana Piotra Kłoczowskiego, ale dla pewnego porządku pozwolę sobie o taką krótką prezentację. Nasz dzisiejszy gość jest historykiem i krytykiem literatury, zastępcą dyrektora Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, kuratorem Instytutu Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską, a także kuratorem dwóch bardzo ważnych serii wydawniczych, Archiwum Kultury oraz Biblioteka Mnemozyny. Z Józefem Czapskim Piotra Kłoczowskiego łączy nie tylko Świat w moich oczach, nie tylko prezentowana książka, ale także cały szereg innych przedsięwzięć, chociażby poczynając od współredakcji Wyrwanych stron wespół z Janną Polakówną, łączy kuratorstwo wielkiej wystawy obrazów Józefa Czapskiego w Warszawie w 1992 roku, łączy chociażby edycja
bardzo ważnych dla rozpoznania biografii Józefa Czapskiego, korespondencji z Ludwikiem Heringiem. No i moglibyśmy jeszcze tutaj długo wymieniać inne rozliczne inicjatywy wydawnicze, inicjatywy naukowe. No, nie będę uchylał rąbka tajemnicy, bo wiem też o kilku, które dopiero zaistnieją już niebawem w przestrzeni publicznej. Ktoś mniej zorientowany mógłby zadać pytanie, cóż to za osobliwy pomysł, aby rozmawiać o książce, która ukazała się 20 lat temu i odrobinę więcej, bo w 2002 roku, a narodziła się lat przeszło 30. Od tego czasu przecież bibliografia prac dotyczących Józefa Czapskiego urosła niepomiernie. Znajdują się w niej i wydawnictwa źródłowe i monograficzne opracowania w formie książek i artykułów. No tak, ale świat w moich oczach wciąż zachowuje niemałą wartość, wciąż inspiruje, wciąż jest bardzo ważnym, niezastąpionym źródłem do poznania nie tylko życia, ale też i biografii intelektualnej Józefa Czapskiego. Okładka książki, którą widzicie Państwo na ekranie, nie zapowiada, że jest to część większej całości, że jest to jedna, niestety ostatnia już pozycja serii wydawniczej Świadkowie XX wieku, która ukazywała się w latach 90. staraniem Ośrodka Pallotynów w Paryżu. No właśnie, w jej ramach ukazał się, mignął nam ten slajd przed chwilą, znakomity tom rozmów Andrzeja Friszkę z Lidią Ciołkoszową, ale także szereg innych cennych pozycji, chociażby rozmowy ze Stanisławem Stommą, praca poświęcona księdzu Ziei, biskupowi Tokarczukowi, czy też zredagowane już rozmowy z Edwardem Raczyńskim, prezydentem Rzeczpospolitej na uchodźstwie. Ale zanim chciałbym naszego gościa zapytać o samą książkę, zadam najpierw pytanie następujące. Kiedy po raz pierwszy, Piotrze, zetknąłeś się z Józefem Czapskim? Czy pamiętasz ten moment? Tak, no pytałeś, przygotowując to dzisiejsze spotkanie, pytałeś o to i prawdę mówiąc, zacząłem się na tym zastanawiać. I tak może punktowo bym powiedział, że miałem chyba 7-8 lat i jeździłem wozem w takiej małej miejscowości pod Lublinem. Wozem, który przywoził wyżywienie dla domu akademickiego, który mieścił, to jest miejscowość Poczekajka pod Lublinem. I ten wozem powoziła siostra Urszulanka Szara, Janina Łubieńska, która była najstarszą córką Poldzi Łubieńskiej, czyli najstarszej siostry Czapskiego.
Ja oczywiście nic nie wiedziałem o wtedy jeszcze o Czapskim, ale już wtedy, pamiętam to do dzisiaj, była mowa cały czas, że jest wuj Józio i że to jest ważny malarz i mieszka w Paryżu. I ona, żeśmy, ja z nią często jechałem, bo dla mnie to była wielka przyjemność siedzieć przy niej tym wozem z końmi, który powoził końmi jeszcze z tego gospodarstwa. I ona była zatrudniona jako taka osoba od administrowania i od gospodarowania przy gospodarstwie, które było jeszcze takim starym systemem przy tym domu akademickim. To wszystko związane oczywiście z Kulem. To jest mały przyczynek do historii ekonomicznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w czasach gomułkowskich, późno gomułkowskich z mojego dzieciństwa. I to było pierwsze spotkanie w zasadzie przez tą siostrę, która miała na imię, znaczy była Janina, to było po jej zakonne imię, natomiast była Józefa po matce, czyli też matce, znaczy babce, a babce Józef. Józef też jest po mamie, ma imię Józef, prawda, bo mama... A pierwsze bezpośrednie spotkanie? Potem był jeszcze, nie, jeszcze muszę dodać, potem jeszcze jest Jacek Woźniakowski, który był wykładowcą historii sztuki na Kulu. I to była dla mnie bardzo ważna postać dla mojej takiej formacji. I oczywiście Woźniakowski przez lata był głównym takim, można powiedzieć, przedstawicielem Czapskiego w Polsce. I moje spotkanie z Woźniakowskim bardzo tu dużo wniosło. Pierwszy raz widziałem Czapskiego w 1975 roku, kiedy pierwszy raz byłem w Paryżu. I, no i od tego czasu już później widywaliśmy się, ile razy byłem w Paryżu, więc już to było częste dosyć, więc... Ale tą siostrę Janinę Łubieńską bardzo pamiętam. Mm-hmm. Zresztą żeśmy o tym wrócili do tego. Tak. A wtedy, kiedy już spotkałeś bezpośrednio Józefa Czapskiego, kim on dla ciebie był przede wszystkim? Majorem z armii Andersa, ocalonym z nieludzkiej ziemi, autorem Oka, pieska na czerwonej posadce. No, malarzem, jednak był dla mnie malarzem w pierwszym rzędzie. Potem był oczywiście też było Oko, prawda? Oko było ten tom jego studiów i esejów malarskich. Było pierwszą rzeczą, która była jakby możliwa dostępnie. I znaczy ona nie była dostępna w kraju bezpośrednio, natomiast no jednak to była książka, bo pamiętajmy, że wszystkie rzeczy później, na przykład Tumult i Widma, ważna bardzo ta książka, wyszła dopiero w latach 80. No oczywiście jest na nieludzkiej ziemi. Na nieludzkiej ziemi jest oczywiście bardzo ważną tutaj pozycją. I ja dosyć późno się zapoznałem z tym, jakoś tak to wyszło, że Oko chyba było pierwsze, nawet dopiero później na nieludzkiej ziemi. Ale rzeczywiście jakiś taki rodzaj porozumienia zaczął następować. I to były kilka rzeczy chyba, bo to też mi będzie... Tak, no i jakby już jakby zaistniałem chyba w tym, że tak naprawdę to taka obecność, która już potem nawet jest zaświadczona różnymi reakcjami, też korespondencją, jakimś odbiciem w innych listach. Teraz niedawno Andrzej Franaszek znalazł list w Bajneki, gdzie Czapski opisuje jakieś spotkanie ze mną, rozmowy i pisze o tym Miłoszowi. I tak więc to się dzieje dopiero w latach 80. Taka jakby obecność, która już jest jakoś zaznaczona, zapisana gdzieś przez innych, odbita w jakimś echach. Ale malarz był dominantny i później pisarz, oczywiście pisarstwo. No więc to taki był początek, można powiedzieć. A pomysł na wspólną książkę? No to już jest późniejsza historia. To jest już druga połowa lat 80. No ja już byłem wtedy jakoś obecny. To pamiętajmy, że to wszystko się dzieje
przed 89 rokiem. Ja nawet sobie teraz uprzytomniłem dzisiaj, że te rozmowy odbywałem w styczniu i w lutym 89 roku, czyli jeszcze przed całą zmianą Europy. Jeszcze wszystko było po staremu. Europa jałtańska istniała w pełni sił. Już może nie w pełni sił, ale wtedy horyzont jeszcze był wcale niejasny. I wtedy wiem, że z tym się dom, to jakoś było tak pośrednio. Wiem, że chyba pierwszy sygnał miałem od Bohdana Paczowskiego, który mnie zapytał, że słyszał o tym, że tak że Danuta Szumska krąży wokół Czapskiego i że była mowa, czy ja bym nie mógł tych rozmów odbyć. Danuta Szumska jest tu ważną osobą, bo była wieloletnią, taką najbliższą współpracowniczką, asystentką księdza Józefa Sadzika. Jest filologiem klasycznym, uczennicą takiej Leokadii Maunowicz, profesor filologii klasycznej na KUL-u i należała do tej grupy takich repatriantów z Uniwersytetu Batorego, Stefana Batorego z Wilna, co było bardzo ważnym argumentem dla Miłosza, który się zatrzymywał w latach 80. u Palutynów. To znaczy uważał, że tam są, że Szumska to jest jakby dalekie echo Wilna nawet, profesora Srebrnego i tak dalej. A on był w związku z filologią wtedy bardzo był dla niego to były ważna umiejętność. No więc potem mnie wprost zapytała Danuta Szumska, czy ja bym się nie podjął tych rozmów. Ja chcę tylko powiedzieć, że ja już wtedy byłem jakoś obecny, bo tak, wydałem już Zbieg okoliczności w podziemiu i Jeleńskiego. Wydałem taki tom z Renatą Gorczyńską, Trzy zimy Miłosza w rocznicę, w 36, to było w 86, tak, z komentarzami różnych osób do tych wierszy Trzech zim. Także już jakoś byłem obecny w tym takim, pierwszym, jakby to powiedzieć, taką byłem, no, dla osób, które już zaczęły widzieć, że cała formacja i dziedzictwo kultury staje się jakimś innym zadaniem, że to już trzeba jakoś dokumentować, trzeba to ocalić. I byłem u początków tego nim. Także tak nawet się zastanawiałem, jak to było. I na przykład pamiętam taką dla przypomnienia, że na przykład nie wiem, rozmawialiśmy z Renatą Gorczyńską, która przyjechała wtedy do Paryża, bo jej mąż był projektantem tej piramidy Peja w Luwrze i miała wynajęte wspaniałe apartamenty na Rue de Seine. I wtedy żeśmy już o tych Trzech zimach układali, z kim będziemy rozmawiać. I wtedy pamiętam był Włodek Bolecki, który jeszcze daleko był do Herlinga, to jeszcze było, więc tak odnotowuję, że jest. A ja wtedy byłem najmłodszy, więc to się dzisiaj wszystko układa jeszcze inaczej. Wtedy byłem, więc początki były takie, że to wszystko było konsultowane z Czapskim. I Czapski powiedział, że absolutnie tak, że bardzo by chciał, jeżeli te rozmowy mają dojść do skutku, to ze mną. Czy wynikało to także z tego, że byłeś już dobrze osadzony w emigracyjnym polskim Paryżu z racji chociażby kontaktów z Konstantym Jeleńskim? No tak, Konstanty Jeleński. Znaczy, w jakiś sposób myślę, że tak. To znaczy, tak jak się mówi, no, że byłem jakimś człowiekiem zaufania, więc tak może w tym sensie. No, tak można powiedzieć, no tak, no, to chyba też oddziaływało trochę na to, że. Natomiast potem była kwestia, no jednak wieku. Pamiętajmy, że Czapski miał wtedy swoje lata. Prawda, on umiera w 93, prawda? Ja te rozmowy przeprowadzam zimą 89. To jest, prawda, 3 lata przed śmiercią. Znaczy, nie wiedzieliśmy, ale to wszystko jest. Rozmawiałem ze świetnym, że jakby umysłem i osobowością i kimś o jeszcze takiej fizycznej, pełnej dostępności, ale który miał jednak 90 lat.
i który był, miał poczucie, że już jest, tak długo żyje, że jest coraz bardziej osamotniony, bo już prawie nie ma, jeszcze po śmierci Jeleńskiego w 1987 roku, który był dużo młodszy, to dla niego było już w zasadzie prawie nie było nikogo, byli już młodsi. Ale młodsi to już jest co innego, bo to jest inna. I był rzeczywiście na jakimś takim wygnaniu. Nawet cytował takie zdanie o tym wygnaniu. I rzeczywiście to było już takie wygnanie, na które już ani 89 rok, ani nawet rewelacja, prawda, której dożył, to znaczy, prawda, tego, że Jelcyn ujawnił materiały dotyczące rozkazu Berii i Stalina co do oficerów polskich w Katyniu, to już dla niego to było, to już była satysfakcja, ale bardzo już taka przechodząca bokiem. I to była bardzo szczególna sprawa, to jego, ja to nazywam wygnaniem, bo on wracał do tego. I mówi, słuchaj, nie można za długo żyć, nie można za długo żyć. Że to człowieka skazuje na jakąś nieuleczalną samotność, bo już nie ma nikogo, z którym by dzielił fragment świata jego życia. Więc to była bardzo szczególna taka sytuacja, trudna dla mnie na pewno. No i to wszystko polegało na jakimś takim wspólnym, jakby nie wiem, na jakiejś możliwości, która się otworzyła, że ja mogłem z nim o wszystkim rozmawiać. To, co uderza, kiedy czyta się tą książkę, to myślę wzajemna serdeczność, wzajemne właśnie zaufanie, które przejawia się nie tylko w tym, że mówicie sobie po imieniu, ale Józef Czapski odpowiada na bardzo często intymne twoje pytania. Ale jeszcze chciałem zapytać o to, jak przygotowywałeś się do przeprowadzania takich rozmów? Czy szukałeś jakichś tropów w pismach Czapskiego, kontemplowałeś jego obrazy, czy też na przykład kluczem miały być rozmowy z przyjaciółmi, a więc Wojciechem Karpińskim, czy Adamem Zagajewskim, czy jeszcze tak, jakiś znaczy, inny pomysł? Najbardziej chyba, znaczy tak, z Wojciechem Karpińskim, który jednak, no tutaj jego miejsce w tej całej jakby odkryciu Czapskiego dla nas wszystkich, no jest niezastąpione i jego rola jest niezwykła. I to na pewno, znaczy ja dużo wiedziałem o Czapskim. Teraz już nie ma może, ale rzeczywiście sporo wiedziałem, bo rzeczywiście jakoś mnie to wszystko zajmowało bardzo. Ale wiedziałem tak cząstkowo od różnych osób, z różnych miejsc, z różnych jakieś urywki od Kota Jeleńskiego, który czasami potrafił powiedzieć coś bardzo kluczowego w paru zdaniach, prawie że jak powiem, przy winie, czy wychodząc, taką miał fantastyczny taki rodzaj żywotnego złapania jakiejś takiej ważnej prawdy. I to pamiętam, że mi dużo oświetlało taki Sodorzewski. No ale sporo też wiedziałem o nim rodzinnie. Przez Woźniakowskich, przez, ale też nie tak, żebym, że to jednak było właśnie, bo tak mnie uderzyło, tego, że jednak nie miałem perspektywy takiej historyka, na przykład, że ktoś robi wywiad jako świadectwo. Mhm. To raczej była taka naprawdę rzeczywiście ciekawość życia i pamiętam taki jeden moment, który mógł być ważny chyba, tak sobie dzisiaj tak też uświadomiłem, tak, że takim czymś, co było jednym kolejnym takim etapem takiego zbliżenia, to była kwestia z Prust. Prust nas tu połączył, ale w bardzo specjalny sposób. Mianowicie i to się pojawi potem w rozmowach moich z Czapskim. Ale tło było takie, że powiedziałem, że tak ja naprawdę zacząłem rozumieć Prusta i zacząłem wchodzić w Prusta, kiedy miałem też taką sytuację, którą wszyscy w życiu mamy, przeżywamy. A może nie wszyscy, no ale
że opuszcza nas ktoś, kogo bardzo kochamy. Opuszcza nas nieodwołalnie. No i jak się jest młodym człowiekiem, to jest bardzo trudno z czymś takim sobie poradzić. I ja to powiedziałem Czapskiemu i powiedziałem, że wtedy czytałem Prusta właśnie na przykład. O śmierci Albertyny i potem jak sobie dojść do ładu z tym wszystkim. Narrator, jak może dojść do ładu z tym wszystkim. Z całym splątaniem życia. I pamiętam, że tak wtedy Szapski jakoś tak dał do zrozumienia, że to jest coś bardzo ważnego, co powiedziałem. Dla niego również. I wtedy pamiętam, był taki fragment, kiedy opowiadał, że jak go opuścił Siergiej Nabokow, brat Władimira. I to jest taka złota młodzież petersburska na emigracji w Paryżu. To jest osobny wielki rozdział, prawie jeszcze nieznany w życiu Czapskiego, który był jednym z tej młodzieży również. I wyjechał do Londynu, do swojego wuja Aleksandra Majdorfa, który był w elicie rosyjskiej rządu tymczasowego, księcia Lwowa, Kieryńskiego. Ale wyjechał do niego, bo miał tyfus, leczył tyfus i był po tym zerwaniu, który bardzo boleśnie przeżył. I wtedy zaczął czytać Prusta, który ukazywał się wtedy. I akurat La Prisonnière, to jest ten tom o po śmierci Albertyny dla narratora. I wtedy mi to opowiedział, jaki był prawdziwy, że jak powiem, przeżycie Prusta dla niego. I to otworzyło masę rzeczy wtedy od razu. Ja mogłem wtedy całą tą stronę jakby jego fascynacji, jego tych wszystkich wahań serca. Oczywiście to wszystko było... Także te rozmowy na przykład, one są później, one generalnie były chronologicznie, ale miały takie, na przykład to było jedno z pierwszych długich wątków o tym Londynie. Wtedy też odkrycia Korota obrazu, który otworzył oczy na malarstwo. No więc pojawiały się, opowiadam o tym jednym, bo tak trudno mi, ale były takie momenty, w których jakoś żeśmy widzieli, że mimo że zupełnej różnicy wieku, bo to już nie jest kwestia to po prostu innych, ale Czapski miał rzeczywiście coś nieprawdopodobnie żywotnego w sobie i dla niego to, nie wiem, ale też pamiętał o tej różnicy wieku, tak. Bo na przykład Konstanty Jeleński czasami zapominał i pamiętam, mówił, no jak to mówi, no ten Lipski ambasador, no przecież go znałeś, no. Coś takiego bliskiego powstało. To była jedna kwestia, to ten Prus, mówiąc skrótem, prawda? Druga była kwestia też dotycząca pewnego rozumienia z malarstwem. To znaczy, on wiedział też, że jakoś musiałem mu to jakoś, że to nie jest kwestia estetyczna, tylko że to jest pewien rodzaj widzenia świata, jakiegoś uwagi, który wymaga świat i jakiejś wielkiej pracy nad znalezieniem języka, który potrafi przetransponować jakiś fragment do doświadczenia świata na płótno i że to jest cała autonomiczna, jakaś ważna sprawa. To wiem, że jakoś widocznie jakoś wzbudziłem zaufanie, że ja to rozumiem, że jakoś taki mam od środka to rozumiem. Więc było parę takich momentów, które pozwoliło na taką, na te rozmowy, które udało mi się przeprowadzić. No, nie mogę powstrzymać się przed zacytowaniem Józefa Czapskiego, który w pewnym momencie, już pod koniec książki można znaleźć ten fragment, mówi: wiesz, dobra rozmowa jest, kiedy nie umie się człowiek wypowiedzieć, ale właśnie w tym niezrozumiałym komunikuje się wzajemnie. Spotkanie tej niebywałości przeżycia, jego niewypowiadalności, to jest wielki skarb i wielka rzadko,
No, to coś znacznie więcej niż komplement, taka diagnoza. Tak, ale ja rzeczywiście tutaj bym, to jest nawet trochę dla mnie to dzisiaj trochę żenujące, ale robię poprawkę naprawdę, że mówi to człowiek na wygnaniu. I jest tak wrażliwy wtedy na każdy moment jakiegoś porozumienia, jakiegoś echa, podwójnie, bo gdyby te rozmowy były przeprowadzone przeze mnie 30-40 lat wcześniej, znaczy było niemożliwe, przepraszam, ale to myślę, że mogło być zupełnie inaczej. To jednak ja miałem jakieś takie, bardzo mnie to zresztą poruszało, to, że ja rozmawiałem z kimś, który już prawdę mówiąc nie ma o kim, z kim rozmawiać o wszystkim. No, że tak. Więc ja się czułem trochę takim wysłonnikiem, nie wiadomo skąd. Więc trochę to wszystko było rzeczywiście tak i coś było w tym wszystkim przez taką pewną autentycznego jakoś, prawdziwie. To znaczy ja nie byłem dziennikarzem, nie byłem historykiem, który źródeł, tylko była próba jakiegoś zrozumienia kogoś, no ale oczywiście była strona taka, że ja musiałem konkretną pracę wykonać, bo Palotyni wygrzebali jakieś koronarium nawet dokładne, więc to wszystko było, no. Ale mogę chyba zaryzykować twierdzenie, że pomysł na książkę to było po prostu spotkanie z Czapskim. Pomysłem było spotkanie, to na pewno. Nie tak. Jakaś wyrozumowana nie. Konstrukcja. I potem była nawet taka kwestia, że byli, że głównie ze strony Palotynów był pewien opór z tym i dlatego też książka się ukazała dopiero 10 lat później, bo to im nie pasowało do serii. Ja teraz mogę o tym powiedzieć, bo wiem, że za mało było dla nich jakichś takich spraw, no, które by, znaczy to nie był Raczyński, prawda, to nie Walinie, to było w inną stronę to wszystko poszło. Mimo, że dzisiaj wiem od nawet dużo młodszych czytelników tych rozmów, że tam jednak jest masa faktów historycznych, no, ważnych i są źródłowiec. Ale to przyszło mimochodem, mimowiednie trochę. W ostatnich latach życia Józef Czapski udzielił całkiem sporej liczby wywiadów, zarówno takich rejestrowanych na taśmie filmowej, czy przy pomocy mikrofonu. Tu chociażby przypominam sobie tą długą relację, jaką złożył Agnieszce Holland, która to relacja weszła do filmu o kulturze, rozmawiał z Kazimierą Kijowską, ale no, nie trzeba jakby wielkiej znajomości, żeby zorientować się, że od samego początku ta twoja rozmowa jest inna. Odnosiłem w czasie lektury takie wrażenie, że Józef Czapski jakby nie do końca chyba od razu chciał się poddać tej narracji, którą proponowałeś, że może wyobrażał sobie, iż to będzie taka tradycyjna rozmowa, w której jakby takim centralnym punktem będzie Starobielsk, czy będzie poszukiwanie zaginionych oficerów albo powstanie kultury. A ty pytałeś o gry i zabawy w dzieciństwie, pytałeś o relacje z siostrami, z dalszymi krewnymi. Sądowałeś, ile możesz zapytać o sferę duchowości. Jak mówię, nie wiem, na ile te rozmowy są w pełni chronologiczne, na ile książka oddaje chronologię tych rozmów, ale od niektórych pytań, od odpowiedzi na niektóre pytania Czapski się uchyla, ale potem wraca do tego. Taki jakby czuł jednak powinność, że nie powinien zostawić tej odpowiedzi bez reakcji, znaczy tego pytania bez reakcji, bez odpowiedzi, że to jednak jest ważne, że to w coś się układa. No tak, znaczy to jest bardzo trudno tak po 30 latach odtworzyć taką. Wiem, że na przykład jednak ja miałem też pewien rodzaj dociekliwości i
rzeczywiście były fragmenty, że go trochę dociskałem, to znaczy bardzo chciałem, żeby jednak odpowiedział. Potem też wiedziałem, że są takie momenty. Czapski miał też w sobie coś bardzo takiego prawdziwego, bo to nie było tak, że on był zawsze. Pamiętam, że było parokrotnie, 2-3 razy nawet, że powiedział: słuchaj, ja dzisiaj nie dam rady, ja tak źle w ogóle nie. I nie rozmawialiśmy. Ja mówię, nie. Więc trzeba, potem z kolei były momenty, kiedy ja musiałem go trochę tak jakoś zainteresować światem. I to rzeczywiście, ja naprawdę mam poczucie, że rozmawiałem w ostatnim momencie. To jest coś, to było bardzo, dzisiaj to jest coraz bardziej dramatycznie nawet. Że to, i rzeczywiście, jeżeli się mi udawało, potem były momenty niezwykłe, kiedy on się wspaniale angażował w rozmowę i przywoływał. Były rzeczy, o które go pierwszy raz pytano. Znaczy, wiedzie, prawda, ja, cała strona taka jego różnych, francuska taka, znaczy też ta sprawa petersburska, pamiętam wtedy to bardzo było jakoś też obecne, to znaczy, co to znaczy ta młodość w Petersburgu i to miejsce. Ja wtedy zacząłem sobie to w pełni uświadamiać, dopiero później wiemy więcej też. Dzisiaj bym pewnie więcej jeszcze mógł pytać o to, bo jednak to dosyć było niesamowite. Że ktoś był, rozmawiałem z kimś, kto był świadkiem upadku dawnego reżimu i był początków. Także no, taki młody człowiek, który jest bardzo blisko elity rosyjskiej po rewolucji, znaczy przy rządzie Kireńskiego, głównie po tym zdobyciu władzy przez bolszewików. Więc wielu ludzi, to bardzo szybko, ja tutaj jeszcze, jeżeli zdążymy, chciałem skomentować kilka tu fotografii, no to jeszcze wrócimy do tej sprawy rosyjskiej, znaczy do tej petersburskiej. Potem jest ta kwestia o lata 20 i 30 we Francji, o Maritena, o jego takie próby, że ten moment wstąpienia do Dominikanów i kategoryczna, że Maritain powiedział, że on myli, że to po prostu nie jest to żadne jest powołanie i niech wraca do malarstwa. No. Więc ta strona religijna, ale nie tylko. Całe środowisko wtedy jednak bardzo takie ważne, które potem się okaże, że to będą wszyscy ludzie, którzy będą na przykład zaangażowani, znaczy będą mieli niesławną historię w okresie Vichy. Jak Drouet de la Rochelle, z którym był bardzo blisko zaprzyjaźniony, z całym środowiskiem takiej młodej, inteligentnej bardzo i takiej światowej prawicy francuskiej, która będzie tworzyła no, cały zrąb Vichy, więc ja sporo już wtedy o tym wiedziałem, no nie tyle co dzisiaj, więc myślę, że dzisiaj bym pytał więcej, ale i tak odsłonił sporo spraw wtedy. To była ta francuska. No i potem oczywiście ta strona cała jego z malarstwem na pewno jakoś było też obecne. No i ta cała taka prustowska strona, głównie związana właśnie z miłościami, z porażkami, z opuszczeniami. To pierwszy raz o tym mówił. No. Dlatego to było trudne potem i w końcu była decyzja, już prawda, w 2001 roku, żeby to jednak wydać. No, ale to już wtedy, to była ostatnia książka, którą Paletyni wydali w tej serii, nawet już w ogóle się wycofali wtedy i to już było po, można powiedzieć. W związku z tym trochę umywali ręce. W związku z tym nie ma. No ja dzisiaj chcę powiedzieć, ponieważ książka jest absolutnie wyczerpana i trudno nawet dostępna tak internetowo, z tego co wiem. Jest przygotowywane wydanie nowe. Ja trochę miałem opory duże, bo ona też, jej wydanie w Polsce, w kraju, znaczy ona była wydana między Paryżem a krajem, znaczy w zasadzie ostatnia książka paryska, no też wzbudziła tu różne kontrowersje, więc nawet dla bliskich ludzi Czapskiego, więc ona ma do dzisiaj taki pewien ładunek, takiej pewnej innej strony Czapskiego, która była też trudna do może takiego. Dzisiaj jest trochę, zmieniły się czasy, więc może to ułatwi ten, więc to drugie wydanie
No to tyle może. Można się tylko ucieszyć z tej decyzji. Przed spotkaniem sprawdziłem, tylko w Bibliotece Uniwersyteckiej, ze wszystkich bibliotek publicznych książka jest obecna w 2 egzemplarzach. Stąd jak najbardziej kolejne wydanie jest pożądane. Bardzo dużo miejsca w książce zajmuje wątek rodzinny. Zresztą Czapski chyba chętnie o tym mówił, wspominając poszczególne postaci sobie bliskie. I rzecz jasna, siłą rzeczy przychodzi wtedy na myśl ten fragment działu Wód, który Konstanty Jeleński napisał na marginesie Europy w rodzinie. To taki ulubiony, krótki cytat. Dla Miłosza, dla wielu z nas Europa rodzinną się stała. Czapscy mają ją we krwi i w wywodzie. Austriacy są tu patriotami czeskimi. Niemieccy protestanci wiernie służą Rosji. Polscy czapscy są lojalnymi poddanymi caratu. Dopóki nie nawróci ich na patriotyzm córka udzielnego książątka Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego. Wymieńmy jej personalia. Josefin von Thun und Hohenstein. Co wuj, to przyjaciel Mickiewicza i to Kwila. Co kuzynka, to wielbicielka Duino z Elegii Rilkego. Co dziadek, to prorektor Marie du Plessis, Damy Kameliowej. Wydaje się, że historia obchodzi się z pewnymi rodzinami jak przyroda z kryształami. Grają tu podobne prawa symetrii i refleksji. No, uparcie drążyłeś ten problem, a przecież nie po to, żeby zyskać kolejną barwną anegdotę czy też jakąś glosę do almanachu gotajskiego. Szło tu chyba o coś ważniejszego, o wybrzmienie tego, że polskość i europejskość to nie są pojęcia sprzeczne, przeciwstawne, a tożsame. Tak, znaczy Czapski był tutaj, jest, rzekłbym, wyjątkowym takim kazus Czapskiego. Rzeczywiście tak jak Jeleński napisał, ma tą Europę we krwi, ale to też ma swoją historię taką. Znaczy, rzeczywiście to jest taka, to znaczy można by, prawdę mówiąc, to jest, wiem, że tym się na przykład w tej chwili bardzo zajmuje, to dla państwa i historyków będzie, tą właśnie kwestią różnych postaci europejskości przez rodziny. Z tego co wiem, to jest jeden z wielkich tematów, na którym pracuje Timothy Snyder. I jeden z rozdziałów ma być poświęcony właśnie Czapskim. I stąd Czapski stał się teraz takim wielkim, wielkie zainteresowanie, ale takich źródłowych różnych właśnie spraw, które są obecne w książce siostry Czapskiego Europa w rodzinie, już tak bardziej źródłowo. I tu chodziło o taką pewną, znaczy to jest fascynujące. Oczywiście u Czapskiego to, co najbardziej było fascynujące, to było to, że to był ktoś, kto miał wszystkie odruchy, typ wrażliwości, rodzaj odniesień, mimowiedny z tego świata, jeszcze takiego świata jego, prawie że jego babek, prawda, Majdorfów, Staatskelbergów. To się odzywało w takich, ja akurat jakoś nie wiem, dlaczego miałem słuch na takie rzeczy, że tak lubiłem, że już nie ma tego świata i nagle w sposobie przesunięcia filiżanki czy położenia widelca jest masę z dawnego świata. A drugie, co było fascynujące, że Czapski był absolutnie, przekroczył wszystkie przesądy, nie wiem, snobizmy swojej sfery. Znaczy był jakby po drugiej stronie, a zarazem był w niej cały, we wszystkim, w geście, a z drugiej strony przekroczył. I to było fascynujące, bo on rozmawiał, i to jest arcyrzadkie, to jest taki brylant, no po prostu nie. To było szalenie fascynujące. Było dwóch ludzi, którzy mieli podobny rodzaj
tylko że z innej generacji, dużo młodszy Konstanty Jeleński miał coś z takiej naturalnej europejskości i absolutnie naturalnej polskości. To jest w ogóle niewyrozumowane, to się ma, albo się ma, albo nie ma. I rzeczywiście to była wielka dla mnie lekcja, spotkanie tych dwóch ludzi. Każdy w innym rejestrze oczywiście, w innej, ale mieli coś bardzo tu podobnego. I potem z dużo młodszych generacji, to tak na słuch, to wiedziałem, że coś z tego ma Karpiński na pewno. Dużo miał z tego Bogdan Paczowski, dla którego przy całej jego rzeczywiście takiej europejskości prawdziwej. Pamiętam, Kot Jeleński jak powiedział, że to wtedy jest tak, jak jakieś sprawy Anglii czy Włoch bolą cię. Jak cię bolą, to znaczy, że nie jesteś, jesteś nie na zewnątrz, tylko jesteś w środku. I boli mnie Polska, wszystko co polskie mnie boli. Bolą mnie Włochy, boli mnie Anglia. Pamiętam o tym bólu, tak powiedział. I mówię, to rzeczywiście to nie jest żaden kosmopolityzm, to jest właśnie europejskość. I to coś było też w Czapskim inaczej jeszcze. Inaczej jeszcze i taki sposób... to było fascynujące. Ja sobie w pewnym momencie uświadomiłem, nawet to zapisałem kiedyś w takim fragmencie o Czapskim, który napisałem kiedyś, się nazywa Skrawki, że to było w takich skrawkach, to poznawałem. I że na przykład różne takie rzeczy z dzieciństwa, jak potem zacząłem więcej czytać, na przykład, nie wiem, Speak Memory Nabokowa, czy wspomnienia z dzieciństwa księcia Lampeduzy. I oni są wszyscy z tego samego rocznika. I nagle się okazuje, że te dzieciństwa w jakimś takim behawiorze całym są bardzo podobne. I to mnie zfascynowało. No dzisiaj to jest, pisze się o tym całe historię, prawda? Wtedy to było dla mnie otworzenie pewnego wymiaru innej historii Europy, że jak powiem, no przez ten. I teraz no cała, pamiętam, że to też było takie, jak teraz, jak można tego rodzaju tak naturalne dziedzictwo europejskie i polskie przenieść w sytuację no już masowej, medialnej cywilizacji, w której dzisiaj jesteśmy. No. I to jest coś, co mnie zaprząta do dzisiaj. W rozmowie z tobą Józef Czapski nie wzbraniał się przed szkicowaniem sylwetek przyjaciół, znajomych. Czasami zatrzymywał się dłużej, wręcz potrafił w kilku zdaniach czy słowach nawet nakreślić przenikliwy portret. Ileż cennych spostrzeżeń właśnie tego typu kryje książka. No, trudno nie ulec fascynacji stwierdzeniu: rodzice dali kotu szkołę niewychowania. No, to jest wszystko. Albo cokolwiek zaprawione ironią charakterystyki królestwa Leonor Fini, czy też takie gorzkie i dobitne zdanie, które poświęcił swojej współpracy z Jerzym Giedroyciem. Giedroyć potrafi mieć stosunki, jak do niego przychodzą. Ale żeby szlachcic tak po ludziach? Nie, to ja robiłam. Ale tu zatrzymam się nad patronem naszego centrum. To jeden z nielicznych śladów redaktora kultury w tomie. No nie wierzę, że nie byłeś ciekawy relacji między Czapskim a Jerzym Giedroyciem. Tak, no to jest oczywiście trudny temat. Dzisiaj, to warto może powiedzieć o jednej rzeczy, że ten horyzont nawet wtedy, w tym 89 roku, był inny niż dzisiaj. Znaczy, że my dzisiaj o wiele więcej wiemy. Pamiętajcie, nie znaliśmy listów, nie było archiwum kultury.
Znaczy to wszystko było jeszcze, to wszystko jeszcze był, przed nami. Jeszcze był moment, nie, może inaczej, to jeszcze były ostatnie momenty tego księstwa, które za chwilę się już przestanie istnieć. I jakoś ja jakimś dziwnym zmysłem miałem poczucie, że to są jakieś ostatnie dni, że potem się zmieni czas i już i to wszystko ulegnie. I tu i mi się wydaje, że Giedroś miał absolutnie, znaczy ja należę do tych, tu są spory, że uważam, że absolutnie Giedroś miał świadomość, że to jest koniec. Znaczy, że après moi le déluge, że to jest taka zabawa raz w życiu i 89 rok wspaniale, dekada ostatnia. Tak, no więc tu jest, to miałem i Czapski, no to, oczywiście to jest wszystko dzisiaj, prawda, powoli zaczynamy, to jest cała archeologia dzisiaj, prawda, mamy parę śladów w postaci na przykład tego dziennika wojennego, kiedy zaczyna się zapis ze strony Czapskiego spotkania z Giedroyciem. Za chwilę będziemy mieli ten pierwszy tom korespondencji między nimi od 43 do 48. Jak tą chemię między ludźmi złapać, kiedy to już jest zapośredniczone poprzez te listy tylko, to tylko to zostało. Potem oni są, jeden mieszka na dole, drugi, prawda, w tym samym domu. Czasem listy do siebie piszą. Piszą do siebie listy, bo się nie widują. Czy nie chcą się widzieć nawet. Jest ta, prawda, słynna awantura, kiedy on każe mu właśnie z tego budyneczku, z którego zachowaliście drzwi, wynieść wszystkie obrazy Czapskiego, bo on potrzebuje na bibliotekę. I był absolutnie bezwzględny Czapski. Giedroyć. Giedroyć, przepraszam, Giedroyć. To jest wszystko trudne, bolesne. Z drugiej strony, jak dotykamy początków, to wiemy o tym, że rzeczywiście bez tego spotkania gdzieś na pustyni w Iraku nie byłoby tej przedziwnej Polski na wygnaniu przez pół wieku jałtańskiej Europy, jałtańskiej Polski, no, która dla nas wielu była ocaleniem. No. Gdyby się tych dwóch ludzi nie spotkało, by tego nie było. Więc jest w tym wszystkim masę tajemnicy i takiej czegoś poruszającego w tym rozejściu, ale też bliskości. No. Do końca ja myślę, no to wszystko jest bardzo trudne. No. Ale no też jest taka strona, jakby to powiedzieć, chyba się też bardzo rozumieli, a zarazem była pasja, znaczy ta malarstwo, tak, malarstwo było wielką sprawą, bardzo ważną sprawą dla Czapskiego. Wszystko, co nie jest malarstwem, nawet gdzieś jest, prawda, on mówi, że to wszystko, co poświęcił kultury, to w zasadzie kulturze, to w zasadzie zdradzał siebie, bo on powinien, tak jak można powiedzieć, że zazdrościł Giedroyciowi jego determinizmu, bo on jej takiego nie miał. Jak go poprosił Giedroyć, to on gotów był pojechać do Ameryki. A gdyby odwrotnie, nie byłoby tak. To znaczy, tu zazdrościł jakiejś takiej nieprawdopodobnej siły Giedroyciowi, która była okrutna wielokrotnie. Wielu tego doświadczyło, no ale była też wielkością jakoś. Więc tu jest bardzo, to wszystko wymaga wielkiej rozpoznania źródłowego. Jeszcze poczekajmy na listy, wszystko za chwilę będziemy coraz więcej wiedzieli. No i potem wielkiej subtelności historyków, którzy potrafią to wszystko odtworzyć. Świadomie nie poruszam pewnych wątków silnie obecnych w książce, bo nasza rozmowa no nie ma przecież zastąpić jej lektury, ma co najwyżej zachęcić, nie co najwyżej, ma zachęcić do niej, tym bardziej, że już niebawem będziemy dysponować drugim, rozszerzonym pewnie trochę chociaż. No to już są sekrety. Tak, wydanie. Ale trudno nie postawić pytania o obecność Czapskiego w życiu intelektualnym w Polsce, w Europie.
nie w 89, ani nie w 93 roku, ale teraz, 30 lat po śmierci artysty. Tak, to znaczy, to może jeżeli pozwolisz, ja bym może to połączył z tym, co, na co chyba może już chyba czas byłby, nie wiem. Tak, tak. I specjalnie wrócilibyśmy do tego przy tym małym takim pokazie. I zacznę właśnie a propos tej obecności. Czy widzisz? Karpiński nazwał to promieniowaniem Czapskiego. Jest taki jeden z ostatnich jego tekstów. I jedną z postaci, która jest taką, któremu zawdzięczamy, no, taką obecność Czapskiego w świecie anglojęzycznym, głównie w Nowym Jorku, ale nie tylko, no, przez anglosaski w świecie, to był Eric Karpeles, amerykański malarz i pisarz, który poznał bardzo późno Czapskiego przez to, że przeczytał w San Francisco przyjaciel mu przesłał wydane, właśnie francuskie wydanie wykładów w Starobielsku o Pruście. I to było dla niego jakimś przeżyciem olbrzymim i pomyślał, że musi coś się o tym człowieku dowiedzieć. No i poprzez całą szereg osób różnych, i jemu zawdzięczamy wspaniały album wydany w jednym z najbardziej prestiżowych wydawnictw europejskich. To następne możemy. To jest biografia Czapskiego, Karpelesa, fascynująca, wspaniała. To jest okładka wydania przez New York Review of Books, które jest najbardziej prestiżowym do dzisiaj pismem związanym z literaturą, ale też z myślą taką szerszą, społeczną, polityczną w Nowym Jorku. I w ramach biblioteki, to jest polska edycja tej biografii, wydana przez Marcel Blanc, czyli przez Werę Hoffman, prawda? Polski przekład, dalej możemy tutaj. To jest, teraz się ukazałem, wydany właśnie też przez New York Review of Books, tom wspomnień starobielskiej, dodaniem kilku esejów, które przetłumaczył Alice Wallace i ze wstępem Ireny Grudzińskiej-Gross. To jest ten wykłady o Pruście, które są, i teraz do dzisiaj, jak ktoś z Państwa prenumeruje albo sięga po New York Review of Books, to na stronach raz po raz się pojawia cały pasek książek Czapskiego. No więc wyżej nie można, można powiedzieć, w sensie obecności takiej. I to wszystko rzeczywiście zawdzięczamy pasji i Erika Karpelesa. Następne. To jest to wydanie francuskie. Jest jeszcze wydanie, zmarły Roberto Calasso też wydał tego Prusta po włosku u siebie w wydawnictwie Adelphi, więc Prust jest bardzo tu obecny w tej chwili. A to właśnie tu może jest ten moment taki, tu jest Karpeles, tu jest dzisiaj historycznie, bo to jest pierwszy numer magazynu Gazety Wyborczej, którego późnym wnukiem jest dzisiejsza Wolna Sobota. A to jest 93 rok i to jest numer poświęcony Czapskiemu, pierwszy numer poświęcony Czapskiemu. No myślę, że dzisiaj już byłoby trudno, tak, żeby cały numer był. No dalej może. Tak, no i to tylko przypominam, bo to jest pierwsze wydanie właśnie tych dzienników, który też wspomagałem Joannę Polakówną. To jest drugie wydanie, które zrobiliśmy. I to jest początek istnienia wydawnictwa Noir Cirblon, prawda? I później. No i to jest najwybitniejsze wydanie Wyrwanych Stron, zrobione przez Barbarę Toruńczyk i Mikołaja Nowak-Rogozińskiego, ale głównie przez Barbarę Toruńczyk. Krytyczne, można powiedzieć, wydanie wszystkich zapisów dziennika autoryzowanych przez Czapskiego. I to jest rzeczywiście najlepsze wydanie. No i tutaj zapytałeś się o promieniowanie, więc ważną osobą, dla której Czapski był szalenie też ważną postacią w jego życiu, był Zagajewski. To jest ważny tom wydany przez Anaks, Jechać do Lwowa, z tym wierszem, który był ogłoszony w pierwszym czy drugim numerze Zeszytów Literackich, taki można powiedzieć programowy wiersz tej generacji. I potem za każdym razem książki, które wydawał Adam Zagajewski w Nowym Jorku,
za każdym razem prosił o reprodukcję Czapskiego. To było się wzruszające. Prawie wszystkie jego książki są ilustrowane na okładce obrazami Czapskiego. No i teraz mogę to Państwu powiedzieć, że jest to właśnie zaraz Ryszard Krynicki, a po upływie no już pewnego czasu, bo to wymagało też jakoś zgody Mai Zagajewskiej, żony, wdowy po Adamie, no, wdowy żony Adama. Przygotowuje w tej chwili z Andrzejem Franaszkiem tom, ostatni książka jako pośmiertny Adama Zagajewskiego, poświęconą całą Czapskiemu. To wszystkie rzeczy, które on pisał o Czapskim, łącznie z ostatnim tekstem, który przy którym zmarł, można powiedzieć. Znaczy, nim poszedł do szpitala, to zostało około 10 stron takiego ostatniego tekstu o Czapskim. I teraz to wszystko Krynicki skrupulatnie zbiera i chce w tym roku jeszcze wydać. Mówię o takim tym. Tu chciałem na sekundę zatrzymać się nad tą stroną rosyjską. To jest reprodukcja strony z dzienników, gdzie jest wlepiony ten wiersz, taki taszkenski, z Taszkentu stance Anny Achmatowej. I to jest bardzo taka ważna sprawa w związku z tą Achmatową i spotkaniem z Achmatową w Taszkencie w 1943 roku. I ten wiersz powstał dużo później. I w przekładzie Barańczaka, ja tylko takie dwie linijki z tego przeczytam, bo one... To jest to spotkanie w 1943 roku. Dzisiaj mamy teraz wydany przekład w trzech tomach zapisków o Annie Achmatowej, Lidii Czukowskiej. I tam jest to wszystko zaświadczone, całe to spotkanie, i Czapski jest skrótowo, ale mocno obecny. I to spotkanie wtedy w Taszkencie Czapskiego z Achmatową, która była ewakuowana z Petersburga i z Moskwy, prawda, też do Taszkentu, 1943 rok. I ja na przykład zrozumiałem taką rzecz, skąd się wzięła taka... I ona w Czukowskiej później mówi, że nagle pojawił się człowiek z jej młodości petersburskiej, który mówi akcentem petersburskim i ma w sobie coś z ducha jej młodości. I to było poruszające. I tak to przetłumaczył Barańczak, te linijki. W tamtą noc, gdyśmy wzajem rozum w sobie zmącili, mrok jedynie nam wróżył rychły kres wspólnej chwili. Uliczkami obcego miasta szliśmy pomału przez pieśń pełną dymu, północ pełną upału, nie śmiąc spojrzeć sobie w twarze, sami z gwiazdozbiorem węża nad głowami. To mogło być w Stambule albo nawet w Bagdadzie, nie w Warszawie, niestety, ani też w Leningradzie. Obcość trwała w krąg, gorzka i postna, jak dławiące powietrze sieroctwa. I jeżeli twe losy, dla mnie nieprzeniknione, sprawią, że i ty wspomnisz tamtą noc, tamten moment, wiedz, że komuś przyśniła się święta owa chwila, że ktoś wciąż pamięta. I lata później, jak Achmatowa była wypuszczona na odbiór honoris causa Uniwersytetu Oksfordzkiego w 1965 roku, błagała, czy może dostać wizę francuską i czy władze sowieckie się zgodzą, i zatrzymała się na kilka dni w Paryżu i zadzwoniła, i przyszedł Czapski. Widzieli się pierwszy raz od tamtej nocy.
I wtedy Czapski nawet nie wiedział o tym wierszu. Dopiero później Czukowska jakoś przesłała mu, że ten wiersz istnieje. I Czapski zapisał: jestem wdzięczny, jak wdzięczny jest w dzienniku, jak wdzięczny jej jestem za ten wiersz i za to, że chciałem jej jeszcze widzieć w Paryżu, jak nie umiem sobie dziś dać rady z tym rady, że nie dane mi było z nią mówić, z nią i słuchać, tak jak wtedy. Tak jak wtedy. Bez strachu, wówczas w Rosji, a nie, zaraz, przepraszam, już przepraszam. Tak jak wtedy, że nie przeczuwałem nawet, że to krótkie, prawie że w tłumie spotkanie, się spotkali w hotelu w Paryżu, było ostatnie, że jej więcej nie zobaczę. I że nie powiem jej już, czym były i czym są dla mnie niektóre jej wiersze i tamto taszkenckie spotkanie. Achmatowa jeszcze później powiedziała, że są dwa spotkania w jej życiu, takie jakby pośmiertne, jakby postmortem. To było spotkanie z Czapskim i drugie w 1947 roku z Zajaszem Berlinem, który jest wspaniały tekst, prawda, o spotkaniu Berlina. To zobaczmy dalej. Tak, to jest Michał Napelbaum, słynna fotografia, do której zaraz wrócimy, Anny Achmatowej. A w latach 20. To i tu jest ważna kwestia promieniowania, więc to jest też taka, to są takie postacie obecne i dla wielu ludzi, historyków. To jest Martin Malia, który przyleciał specjalnie na kilkodniowe rozmowy z Czapskim o okresie petersburskim i o Achmatowie. Malia, który jest jeden z najwybitniejszych historyków Rosji w XX wieku. Te nagrania zostały i są w jego archiwach, więc to polecam. I to była Achmatowa, głównie, prawda, sprawa Achmatowej. W tym, że chcę powiedzieć przez to, że ten wiersz mówi wszystko, bo to są te spotkania. No i to było zawsze w życiu Czapskiego najważniejsze. Jeżeli doszło do takiego spotkania, które zaświadcza ten wiersz, to jest to coś, co daje życie, co daje jakąś nadzieję. Także to rzeczywiście jest coś niezwykłego. No i ktoś taki jak Malia od razu wiedział, że to jest ktoś niezwykły. Szczególnie Malia wiedział więcej. Był uczniem twórcy tej całej szkoły rosyjskiej na Harvardzie, Karpowicza. A Karpowicz był związany bardzo blisko z całym środowiskiem Kieryńskiego, mięszewikami. Cała ta linia szła od niego, to wszystko, Papes i tak dalej, to wszystko jest z tego chowu, prawda, z tej strony. I oni wiedzieli, że Czapski, to potem on mimochodem mówi, no, że jest moment, kiedy ustępuje książę Lwów i zostaje premierem Kieryński. I oni są na kolacji u Meyendorfa i jest młody Czapski, który ma 20 lat. Obok. No więc Malia wiedział w lot, z kim się trzeba spotkać w Paryżu. No więc proszę dalej, żebyśmy... Tak, no to jest wlepiony w dziennik list od Sołżenicyna. Z chwilę po spotkaniu ich w Curichu, po wydaleniu Sołżenicyna. No i teraz, nie wiem, czy to widać, nie, to może... Drogi Josifie Georgiewiczu, niech mi Pan łaskawie wybaczy, że odpowiadam z tak nieprzytomnym spóźnieniem. Nawał pracy tak dalece przerasta moje możliwości fizyczne, że dopiero teraz zająłem się twarą wspomnień, którą sam wzburzyłem i dopiero teraz odpowiadam. A wiele tych wspomnień jest wyjątkowo ciekawych, między innymi Pańskie, które sam Pan niepotrzebnie postponuje. Przeciwnie, ileż tu malowniczych szczegółów powietrza. Serdecznie Panu dziękuję. Niech mam nadzieję, że i Pan Giedroyć jesteście zdrowi. Życzę obu Panom tym więcej zdrowia. To jest
1986 rok, czyli to jest, prawda, parę lat po tym pierwszym spotkaniu w Zurichu. Oczywiście dzisiaj, w perspektywie dzisiejszej, jeszcze inaczej czytamy, ale to jest też ważny przyczynek do całej historii tych relacji i Czapskiego ze stroną rosyjską. No tak, to prosimy dalej może. Tak, no to jest, tu chcę powiedzieć, to jest całe rodzeństwo Czapskich. 1902 rok, Przyłuki na Białorusi. Ostatnia to jest Ruzia, najmłodsza, która tu właśnie, to nawet nie chcę już może, żeby czytać, ale potem jest Staś, to nie jeszcze może pan sobie, Staś, Józio właśnie, jego siostra Marynia, potem jest Liza, Karla, Przewłocka, potem, prawda, mama Henryka Przewłockiego i najstarsza Poldzia, która wyszła od tego Leona Ubińskiego, który był członkiem Dumy. No, to dosyć było, no wszystko. W każdym razie, tu mamy to rodzeństwo, to jest zdjęcie zrobione, ta Ruzia ma półtora roku, jest na półtora roku przed śmiercią ich matki. Te wszystkie, znaczy ta mama umiera, kiedy oni mają po tyle lat, co tutaj na tym zdjęciu dla Józia. To... I teraz wam tylko jedno, że tak przypomnę przy tym zdjęciu właśnie, że i to może warto, bo to przy tej Ruzi, bo to a propos waszego patrona. Tak, tu mam zaraz, gdzie mam ten odłożony ten fragment. Bo... To jednak chciałem przeczytać, bo to jest jednak dosyć poruszające. No to jest taki fragmencik, że jest 17 rok jesień. 17 rok jesień, no to jest już wszystko, już jest po upadku caratu, ale jeszcze przed bolszewikami. I jest spotkanie takie tworzącego się już wtedy armii, tych pułków, prawda, polskich z armii rosyjskiej, prawda, i ten cała Dowbora Muśnickiego. Jest spotkanie obok Dukory, to jest blisko Przyłuk. I te one są, Ruzia ma wtedy 16 lat, ta Ruzia. Ruzia jest, wychodzi za plater Zyberka i mają dwoje dzieci. Jedna to jest Maja, która potem zostanie żoną Jacka Woźniakowskiego. Żyje do dzisiaj. Ma prawie 100 lat. I druga to jest Elżbieta Kolę-Lubińska, która będzie przez Józia Czapskiego wyznaczona jako jedyna spadkobierczyni. No a prawda, synem Jacka Woźniakowskiego jest Henryk Woźniakowski i tak dalej, Róża Tun, więc z tej maleńkiej dziewczynki można wyprowadzić cały świat różny. I teraz jedna rzecz jest, i teraz żebyście zrozumieli, jakie to są nitki losu i no czegoś takiego, co właśnie Czapski w tym polu był. Rotmistrz Władysław Anders przyprowadził wówczas do pułku silny szwadron złożony z Polaków wycofanych z zapasowych pułków gwardii. Napływali też młodzi po ukończeniu szkół wojskowych. Zaciągała się szlachta z okolicznych zaścianków i dworów. Pułk wrósł do 6 szwadronów. Wszystko się dzieje w taki jesienny dzień w tej Dukorze, w Pałacu Hartingów, gdzie jest taki rodzaj przyjęcia. Ruzi, 16-letniej, asystował tego wieczora rotmistrz Anders, błyskając zębami w krótkim, zdobywczym uśmiechach. Przed nocą odprowadził ją do kwatery Stasia, gdzie miała nocować. Wspomnienie tej migawkowej idylii jesiennego wieczoru w Dukorze przetrwało dwie wojny i długie jeszcze lata. Generał pamiętał Ruzinkę i ona go pamiętała. I
jej siostra Maria pisze tak. Zamknięta karta historii, pisała do mnie Ruzia w czerwcu 70 roku po śmierci generała. Nawet i mnie prześladuje to widmo młodości, najwcześniejszej mojej, zachwytu niezmiernego tym kmicicem, bo tak sobie kmicica wyobrażałam. No a potem przyszła historia świata, trzęsienie ziemi, naszej ziemi i morze łez i pogmatwanych losów ludzkich i znowu rola, której się podjął, ale go już nie widziałam nigdy i tak mi został w pamięci jaskrawo. No więc ten moment tylko. I teraz rozumiecie, na czym polega, że ta relacja Czapskiego z Andersem. No. Jak się tego nie wie, tego tła głębokiego, no to po prostu dziennika wojennego nie rozumiemy. No. Że to wszystko ma taką jeszcze... Więc to robię takie... Jeszcze jedno, które jest odkryciem teraz, Michał Napelbaum, pamiętacie to zdjęcie Anny Achmatowej, mówiłem, że on był autorem. Otóż Napelbaum był żydowskim fotografem w Mińsku i fotografował rodzinę Czapskich, poproszony. Jest cała seria zdjęć w różnych etapach rodziny. Potem wyjechał po 17 roku, wyjechał do Petersburga i stał się jednym z bardziej znanych, awangardowych fotografów. Jest wielka jego seria zdjęć od Achmatowej poprzez całą elitę artystyczną Rosji tego momentu wczesnego, prawda, do momentu, kiedy ukrócił to wszystko Stalin później. I niedawno była wielka jego wystawa w Petersburgu i wiem, że Nowy Jork jest, no teraz jest, nic się nie będzie, nie odbędzie. Sami Rosjanie są temu winni. W każdym razie taki był początek kariery tego fotografa, który był trochę przy tym, przy łukach. No, takim, tym. I obok zresztą jest Śmiłowicze, skąd pochodził Sutin. No i stąd też taki wielki, między innymi, odniesienie dla Czapskiego. To są nasi dwaj bracia, czyli właśnie ten Staś i Józio w gimnazjum w Petersburgu. Jeszcze rosyjskim oczywiście. Tak, no tu teraz szybciutko chcę pokazać przy tej okazji parę stron z dziennika. To jest zlepioną fotografią Ludwika Heringa. I tu właśnie chcę powiedzieć o jednej rzeczy. Jak to było wszystko jednak takie trudne. Hering się pojawia dwa razy w tych rozmowach, ale o Heringu Czapski nie mówił. To znaczy te listy są jego sekretem. I wiedział Kot Jeleński, ale wiedział nie tak jak... Nikt nie wiedział. To była dla niego święta sprawa dla Czapskiego. I dopiero wydanie tych listów dzięki wielkiej, no... czegoś więcej niż pamięci, ale jakiś taki, to dla niej była w jej życiu relikwia właśnie zmarłej niedawno świętej pamięci Ludmiły Morawskiej-Pezi, no pokazało całą stronę Czapskiego, inaczej byśmy tego nie znali. To jest Ludwik Hering, tak. To dalej. Tutaj jest Czapski, to jest ostatni rok życia Daniela Alewi, też takiej bardzo ważnej postaci w jego życiu, którego też pozwoliła mu wejść w sam środek francuskiej kultury. Młodziutki Alewi do jego rodziców przychodzi na każdy obiad Edgar Degas i młody Daniel Alewi notuje wszystko, co Degas przy obiedzie mówi i po latach wyda te rozmowy, nie tyle rozmowy, co to wszystko, co Edgar Degas mówił. Potem zrywają po sprawie Dreyfusa, bo Degas będzie skrajnym takim nacjonalistą. No tak to jest. Tu jest piękne zdjęcie, mało znane. Prawie pierwszy raz je pokazuję. Czapskiego z Zygmuntem Hercem. Z tyłu jest Jardin d'Hiver w Maison Lafitte. Tu jest 76 rok, kiedy na zaproszenie Sartra wypuszczają Adama Michnika, nie wiedząc co robią. I Adam Michnik w ciągu paru miesięcy montuje całą Europę dla sprawy KOR-u i tego, co się zaczyna dziać w Polsce. I to jest spotkanie u Palutynów, które prowadzi Czapski. To jest
też kawał historii, można powiedzieć, literatury i kultury polskiej dzisiaj. Czapski, jest wizyta u Czapskiego w Sai, to jest taki mały hotelik, który prowadził jego daleko kuzynka, tutaj Niemojowska, gdzie spędzał lato, przyjeżdżał na lato tam takiego pokoiku. I tu go odwiedza Adam Zagajewski, świętej pamięci, aż trudno to powiedzieć. Barbara Turyńczyk z tyłu i Małgorzata Dziewulska, wtedy żona Marcina Króla, który stworzył Republikę. No i dla wszystkich ich Czapski jest promieniowanie Czapskiego, prawda? To jest fotografia, którą zrobiłem w tym pokoiku Czapskiego w 80 roku. To są dwie fotografie z takiego małego cyklu, który robiła Krystyna Zachwatowicz właśnie w tym pokoiku pracowni. I ostatnie to jest widok z okna, tak już tak widział. To z okna widział taki kawałek. I jeszcze może tak, tu jest wspomnienia starobielskie, pierwsze wydanie i drugie. I teraz jeszcze może tu na sekundę przy tych starobielskim tylko tyle powiem, że to zawdzięczamy Karpelesowi. Takie wspaniałe perełki u niego są, że znajduje taką relację Orwella o spotkaniu z Czapskim w 1945 roku w Londynie. I rozmawiają i Czapski opowiada, że Stalin jednak w momencie, kiedy już była pod Moskwą, byli Niemcy, nie wyjechał z Moskwy. A Orwell mówi, a to ja muszę coś zmienić. I w folwarku zmierzęcym zmienił, że Napoleon nie ucieka jednak, to znaczy, że zostaje. I potem zaraz dostał list do Karpeles. To jest taki Richard Karpelesa. Orwell dostał list od Kesslera i pyta, no słuchaj, ale czy nie trafiły ci w ręce ten raport Czapskiego po francusku właśnie ten. A Orwell odpowiada Kesslerowi, że maj, to jest jedno z cenniejszych rzeczy w jego bibliotece, ten mała książeczka. Więc to jest też mały przyczynek do historii zimnej wojny, prawda? Ten ktoś taki jak Orwell, który dzisiaj ma absolutnie, jest na bieżąco, znaczy on wie, zna ten raport. I druga rzecz, wtedy Karpeles dochodzi do wniosku, że jest taki fragment też, który on cytuje, że staram się, żeby to wydać gdzieś po angielsku. I nie można go wydać do chwili, kiedy wydał to Erik Karpeles, co pokazywałem wam wcześniej w Nowym Jorku teraz. To jest debiut Wery Michalskiej, Hoffman, prawda? Wielka imperium kosmetyków, prawda, za nią. No i Jan Michalski i zaczynają, przyjeżdżają do Czapskiego i proszą, czy oni by mogli wydać te starobielskie. Więc to jest to, co poprzednio pan pokazywał. I to jest fragment tego, że w Starobielsku wykupywał w kantynie te tietrady, takie zeszyciki, na których notował. I jest zachowany taki zeszyt jeden z Starobielska. No to są te dwa tomy wybranych stron, które wydaliśmy jako instytut. Robiła to Emilia Olachnowicz. I to są właśnie dosłownie reprodukcje wybranych stron z dziennika. I to jest takie pendant do wyrwanych stron, prawda, tego dalej. No to jest kilka stron. Pierwszy to jest graniczny, to od tego zaczyna się dziennik wojenny. Prawda, jeszcze jest ten, to jest, prawda, na okładce wspaniałej książki Sławka Nowinowskiego o Giedroyciu w 1946 roku dałem na okładkę właśnie ten portret. No tu mamy fantastyczne, to znane zdjęcie, ale z Marią Czapską. To jest też strona dziennika, on gdzie przylepiał fotografię. No i teraz tu a propos tego pytania o Europę, to jest wydanie francuskie z ważnym wstępem wybitnego historyka, który się zajmował potem z historią dzieciństwa, jeden z pierwszych, Filipa Ariesa. I jest bardzo dobry wstęp, który został potem powtórzony jedyny raz w wydaniu przez Republikę po raz pierwszy. I to jest taki, rzeczywiście dzisiaj się go też czyta szalenie, to jest ciekawe. O, tu jest właśnie to wydanie francuskie ze wstępem Ariesa. Tu w tym wydaniu Republiki pierwszym było Marek Bieńczyk przetłumaczył ten tekst Ariesa. Tam jeszcze cięcia cenzorskie są. Proszę? Jeszcze cięcia cenzorskie. Jeszcze jest kilka, ale nie dużo, ale nie są dużo. Jakieś. Mhm. No to wybrałem tą stronę
bo tu jest też znany z młodości Czapskiego Artur Rubinstein, to w związku z Łodzią go tutaj strona. Tu jest też to z dziennika, tak żebyście widzieli, jak ten dziennik wygląda w ten sposób. No też kawałki, tu już jest Leman, to jest nad Lemanem taki szkice do obrazu bardzo ważnego, jeden z piękniejszych późnych takich Czapskiego, tu jest właśnie też akwarela. Tak, no tu jest, to jest tak, no, to tylko z tego tytułu, że tu pytasz mnie o te moje relacje. Tu u góry jest pocztówka, którą wysłałem Czapskiemu, a to jest Podkowiński, ten obraz jest w Muzeum Narodowym. I to był, przeżył to szalenie i przylepił, jest tu tego, że pisze tam, że to jest do odczytania, ja to teraz nie odczytam, ale że właśnie dostał od Piotra Koczowskiego, tu kilka razy jest napisane, tu po lewej stronie, od Piotra Koczowskiego. I potem jest ten taki tekścik tutaj napisany, że nagle zobaczył, że to jest jego obraz. I przylepił obraz, który malował chwilę przedtem. To są te późne pejzaże wspaniałe Czapskiego. I to przeżycie, że ten Podkowiński to jest jego obraz. No tak, to jest strona tak. No to jest... To jest rzadkie zdjęcie, bo tylko istnieje w tym przylepione, ja go znam w każdym razie. To jest Czapski z Miłoszem. No teraz... Gdzie jest ten obraz, który tam gdzieś, nie wiemy. Tak, jest obraz... Nie wiemy, gdzie jest ten obraz. Tak. No i tu już ostatnie strony. W obliczu końca 80. I to jest ostatni zeszyt. Napisane jest to ku końcowi. Już jestem prawie ślepy. Tak to się. To jest 300 tomów takich, 270 w Krakowie, które są. No tak, to jest osobna historia, to już na inne spotkanie co do dzienników. Więc przygotowałem taką krótką tą, bo troszkę mi chodziło też o taką, przynajmniej skrótowo, w kilku przybliżeniach, pokazanie takiej. No tego wymiaru wszystkiego i spraw tych nitek, odniesień, tej całej konstelacji, którą nas wprowadza Czapski i która rzeczywiście jest no, jedyna w swoim rodzaju. Rzeczywiście to taki, także możemy sobie to tak, no, rzeczywiście to jest wszystko niezwykła. Ta mała Polska na wygnaniu, jak to nazwał Kot-Jeleński w tym słynnym tekście w Ludeba, że Maria Czapska, ten Czapski, Giedroyć, Hercowie. No, czym byśmy byli bez nich, bez tej maleńkiej Rzeczypospolitej Europejskiej wielu narodów, która przez całe pół wieku, prawda, podzielonej Europy była dla nas jakimś miejscem życiodajnym. No. Chyba późno już, nie? Dajmy szansę. Proszę bardzo, to właśnie gościom. Było pytanie, czy ewentualnie... Zadanie pytania. Ja, jeśli można, właściwie dwie rzeczy chciałem poruszyć. Pierwsza to, ja czytałem tą książkę, mam zresztą tutaj przy sobie nawet. Ja mam takie wrażenie, że pan z Czapskim musieliście naprawdę nawiązać bardzo bliskie relację, bardzo intymną, przyjacielską, bo Czapski zupełnie się otworzył całkowicie. Ja właściwie wszystkie książki Czapskiego czytałem, ale nigdzie nie ma tak osobistych informacji, tak czasami intymnych jak tutaj. Więc on musiał jakoś panu strasznie zaufać i to nie jest tak, że pan zadaje pytanie i jest odpowiedź na pytanie. Pan rzuca temat, a Czapski się nagle otwiera właśnie wewnętrza. I tam jakby taki przykład dać, nie wiem, czy państwo wszyscy znacie tę książkę, czy nie, ale pan Piotr na pewno będzie wiedział, o co chodzi. Pan rzuca temat, jak się poznałeś z Iwaszkiewiczem. Mógł powiedzieć, poznałem ją w Woronieckiej, jak byłem młody, później rozerwaliśmy, nie mieliśmy kontaktu. Koniec. A on opowiada całą historię, jak to było, prawda? Bardzo intymne zwierzenia, bardzo ciekawe. I z własnej woli, to nie to, że pan go przymuszał, żeby on siebie z kolejnym pytaniem, ale jak było dalej, a potem, a co było. On sam z siebie opowiada. Przynajmniej tak tutaj to ja czytam. Oczywiście może tam były inne pytania, może rozmowa między nami wyglądała inaczej, ale tutaj to wiemy z takich sytuacji, gdzie on właśnie bardzo dużo mówi o sobie, o swoich znajomych.
I co jest niewiarygodne, jego pamięć do nazwisk. Do dat może mniej, ale do nazwisk, do imion tych osób sprzed 50-70 lat on rzuca tymi nazwiskami i imionami tych wszystkich swoich znajomych, jak to było wczoraj, jakby dopiero co je widział. To takie moje są nawet bardzo jakieś takie najważniejsze uczucia, czytałem stanowy strony, które tą książkę. A drugi temat, proszę Państwa, jeśli można, ja nie wiem, czy chciałem się przedstawić przy okazji, czy nazywam się Krzysztof Musiał, prowadzę w Warszawie od 17 lat galerii Atak i za dwa tygodnie, 9 marca, otwieramy wystawę rysunków, głównie rysunków Czapskiego, z prywatnej kolekcji Grzegorza Przewodzkiego, uzupełnioną przez 6 obrazów, w tym jeden z obrazów będzie przedwojenny, nieznany w ogóle, wszystko właśnie z rodzinnej kolekcji Przewodzkich. Także serdecznie Państwu polecam przy okazji pobytu w Warszawie wystawa 9 marca do 18 maja. Mam tutaj przy sobie kilka zaproszeń, także zostawię tutaj, gdzie Państwo z nich korzystają. Przepraszam za taką dziękujemy. Reklamę, ale ja biegnę na temat. Nie, świetnie, że Wam powiedział. Te szkice, które tutaj widzimy, będziemy mieli ich tam, już nie pamiętam dokładnie, około 60, nie, tak, około 60. A trzeba wiedzieć Państwu, że Czapski, który zawsze się uważał malarzem i zawsze to uważał, że to jest jego prawdziwe powołanie, przez wiele lat, od 1939 roku do 1947, nie malował. Najpierw był nie był w stanie, prawda, w czasie wojny w tych obozach, najpierw rosyjskich, później był w armii, nie miał dostępu do płócien, do bledramu, do farb, także nie mógł malować, tylko zdany na malisowanie i stał się, właściwie został już na końcu życia uzależniony stałego, ciągłego szkicowania, rysowania, nigdy nie opuszczał z ręki nigdy swojego kajetu, który miał dużo i właśnie chodził cały czas wszystko, co, czy to wnętrze, czy w kawiarni, czy na ulicy, czy w pejzażu. I właśnie takie rysunki, takie szkice będziemy Państwu mogli pokazać w galerii Atak Warszawa. Dziękuję bardzo, przepraszam. Czuł się tą częścią Europy Zachodniej, uważał, że Polska do niej przynależy i jest tu całość. Wiemy, jaki miał stosunek do Rosji, że było mu to bardzo bliskie. A czy podczas tych rozmów miał pan wrażenie, że on podobnie też postrzega tą Europę, która znajdowała się za żelazną kurtyną? Czy on tak samo jak to, co dzieje się we Włoszech, w Anglii, czy tak samo bolało go to, co działo się na Węgrzech czy w Czechosłowacji? Wiemy, że na forum międzynarodowym on uczestniczy w różnych akcjach, które mają na celu wspieranie też imigrantów z Europy Wschodniej. Natomiast po części być może wynika to z tego, że Giedro jego do tego namówił. Szczerze nie wiem, na ile jest tego własna inicjatywa, na ile jest to łączna inicjatywa Samodowie Krecia, ale czy z tych rozmów wnioskował Pan, że on Europę faktycznie traktował jako całość, przynajmniej to Europę Środkową, która jako pierwsza, kiedy opadła żelazna kurtyna, uznała się za tę część Europy Zachodniej? Wydaje się, że to tak można wytropić poprzez na przykład, teraz niedawno się ukazały, tak jak w ramach Archiwum Kultury, korespondencja Giedroycia z Zygmuntem Hauptem, pisarzem, i z takim aneksem, gdzie jest korespondencja Haupta z Czapskim i z Marią Czapską. I Haupt jest, no prawda, esencją, prawda, no jest jednym z najważniejszych, tak może tak powiem, szalenie ważnym pisarzem dla Andrzeja Stasiuka. Dla Stasiuka to było odkrycie, że tak w ogóle można w tą stronę budować coś pisarsko. I to jest jakby esencja Galicji, prawda? Nie ma bardziej przenikliwej tekstów dotyczących Haupta i tej wrażliwości na stronę na przykład galicyjską, czyli no, też tak można powiedzieć całej tej tradycji odkrytej późno w latach 80. XX wieku, prawda, od takiego tekstu też później osobno, który poświęcił Hauptowi. Potem jest taki wspaniały tekst Rozrachunki o takim serbskim pisarzu Szczepanowiczu,
To jest jeden z najpiękniejszych tekstów. On jest w Tumulcie i Widma. I to jest z kolei wielkie wyczucie na potem o Danielu Kiszu. I chcę przez to powiedzieć, że Czapski był jednak pisarzem i tak głównie. Politycznie oczywiście fantastycznie się też okazuje, że jednak miał wielką, ale zawsze dla niego najważniejsze, bo to i mi się wydaje, że można zrobić taką małą antologię jego reakcji na różne ważne rzeczy dotyczące, że tak powiem, kultury środkowej Europy, które świadczą o wielkim jego słuchu takim. Natomiast był, jakby to powiedzieć, miał taką... W jakiś sposób trzeba pamiętać, że jest ta strona habsburska z nim przez matkę. I on miał poczucie tego, że rozpad tej dynastycznej Europy był z jednej strony jakoś czymś nieuniknionym, z drugiej strony był tragiczną sprawą. Dzisiaj coraz bardziej inaczej zaczynamy to widzieć. I miał poczucie, że powstanie tych państw narodowych po rozpadzie tej dynastycznej Europy ma w sobie jakiś zalążek tragedii, bo on od początku szalenie miał słuch na to wielki. Znaczy, chcę przez to powiedzieć, że nie był może, nie wiem, czy to jest odpowiedź na pani pytanie, ale dosłownie, ale oczywiście brał udział, na przykład miał taką, zawsze były te sprawy pomocy dla wszystkich, którzy uciekinierów, prawda? To bardzo miał też w sobie takiegoś, tak robił to często sam dużo i pomagał. Ale mi się wydaje, że ten wymiar taki europejski, w nim też dla Europy Środkowej jak najbardziej. To znaczy, no jednak zasadnicza kwestia tego, że tego podziału Europy, no to i że nie będzie, nie można niczego, nie można zbudować Europy wolnej bez likwidowania tego jałtańskiego podziału, no to było to, z czym się spotkał w pół kroku z Giedroyciem. W 40, już szybko, po Teheranie już oni wiedzieli, prawie w 43 roku, że to jest jedyny. Więc to świadczy o tym, że miał absolutną świadomość, że jak powiem, sytuacji i tego, co można wtedy zrobić. No, to mogę tyle tak odpowiedzieć ad hoc. No. Rzadko sięgając drugi, trzeci raz do książki, znajdujemy w niej coś więcej. Bardzo mało jest ludzi, z którymi rozmawiamy 5 razy i mamy pewność, że 6. rozmowa będzie jeszcze ciekawsza. Do takich ludzi należy. To jest kapitalna charakterystyka tej postaci i myślę, dobrze koresponduje z tym, co dzisiaj usłyszeliśmy. Zazdroszczę ci, Piotrze. Proszę. Zazdroszczę ci tych wrażeń. Pozwolą państwo, że taką osobistą opinię wyrażę. Natomiast chciałem jeszcze zapytać o jedną rzecz, drobiazg w sumie. Na tym pokazie widzieliśmy okładkę tego pierwszego polskiego wydania Marii Czapskiej,
Europa w rodzinie, w tłumaczeniu Marka Bieńczyka, przypomniały mi się jakieś zamieszkłe czasy Republiki i książek wydawanych przez to pismo kierowane przez Marcina Króla, żonę też zobaczyłem chyba pierwszy raz. Małgorzatę Dziewulską, tak. Tak, na zdjęciu. Ale dlaczego pytam? Dlatego, że w tłumaczeniu francuskim jest Europa Środkowa. Na czym polega ta różnica? Nie Europa w rodzinie środkowej, tylko Europa Środkowa w rodzinie. Odpowiem ci taką tą, że z dwoma tytułami, a świat anglosaski i europejski, znaczy Francuzi, Niemcy, mieli kłopoty zupełne i do dzisiaj nie ma. Jeden to jest rodzinna Europa miłosna, nieprzetłumaczalna się okazuje, i drugi Europa w rodzinie Marii Czapskiej. To znaczy jest tu jakiś, po polsku my to łapiemy. Europa w rodzinie to prawie jest idiom. A rodzinna Europa stała się idiomem już dla nas w tej chwili, ale prześledźcie, tłumaczenie zrobiła to kiedyś w przypisie Barbara Toruńczyk, nikt sobie z tym nie mówił dać rady. To znaczy zawsze jest tym. Więc tutaj była kwestia... Ale skąd ta Europa Środkowa? Europa Środkowa, no bo jednak jest gro książki, znaczy duża część książki jest... to są też ta strona matki, czyli Habsburgowie, no dużo jest w tym sensie. Więc to jest trochę taki skrót, pewnie uczytelnie. To wyszło w 70., nie, później chyba, już nie pamiętam w którym roku. Tu nawet nie ma chyba daty, już nie pamiętam. W każdym razie do tego był właśnie ten Filip Aries i tutaj pierwszy raz ona zrobiła taką tablicę genealogiczną, która potem już była w wydaniach polskich nawet w znaku, że tak powiem, powtarzana. I to jest, to, i wiem, że taką wielkim, w tym wstępie Ariesa, jak się dzisiaj go przeczyta, i to jest tekst pisany w 69 roku, bo książka jest wydana w 70, ale ten tekst Ariesa, i tam jest właśnie po raz pierwszy taka, jak się weźmie z takiej historiografii, prawda, że taka uwaga, że historycy nie mają jeszcze takiego zmysłu, że nagle w takiej biografii rodziny, że to jest takie niesamowite źródło dla historyka. I że to w ogóle powinniśmy zmienić okulary i zacząć w tą stronę widzieć różne rzeczy. Co jest wczesnym echem już rodzącej się, prawda, i Piera Nora i tak dalej. To będzie taki pierwszy sygnał. Ten tekst jest pod kątem historii, takiej wrażliwości historycznej, bardzo ciekawy. Bo to jest wielka postać szkoła. No wielka, bardzo ważna. No i ten, który to zawsze kot mówi, no Ariesowi zawdzięczamy, że pierwszy postawił kropkę na D, że dzieciństwo w historii Europy to ma ledwie 200 lat, bo zostało, że jak powiem, wymyślone w tym sensie, że to jest osobny fragment życia człowieka, dopiero przez romantyków późno, i że przed tym mówi, że człowiek kończył 12 lat, już był kardynałem, miał 14 lat, już był żoną. Nie, w ogóle nie było tego momentu. Dopiero to romantycy wywalczyli przestrzeń dzieciństwa. I to historycznie była wielka książka Ariesa, który nagle otworzył, że to jest w ogóle taka nowa rzeczywistość. No, nie byłoby Prusta wszystkiego, nas wszystkich, mówiąc skrótem, bez tego odkrycia, że... Ale i kot Jeleński właśnie mówi, no dokładnie tak było. Miałeś 16 lat, zostałeś kardynałem, zostałeś marszałkiem, z tego w ogóle nie było przejścia między tym a dzieciństwem. Więc dlatego jest ciekawy ten Aries i dzisiaj czytany, to w ogóle są trochę książki do nowej lektury. Ja zresztą uważam, że jest literacko bardzo ciekawa ta, szalenie taka nawet nowatorska, bo jest właśnie takimi... Był bardzo blisko się przyjaźnili z Czapskim. Bardzo blisko z Czapskim. I tutaj, to jest właśnie to środowisko, można powiedzieć, no takiej oświeconej w prawicy francuskiej troszkę, bo Aries jest trochę, bo tak tutaj w tym, ale no, ja mówię w tym w pozytywnym sensie mówię. To nie. Ale to w takim najlepszym wydaniu, można powiedzieć. No. Ale był spór i jest taki tekst wspaniały Filipa Ariesa o ważnej postaci, też przyjacielu
Czapskiego, Jean Collin, malarzowi, który młodo zmarł. I to jest w okresie wojny algierskiej. I jest piękny tekst o tym Jean Collin, taki mówiący o jego takiej autonomii malarza, który nie poddaje się właśnie różnym modom i jest pod prąd. I to zresztą szalenie go cenił Czapski. I został wspaniały dziennik ten Jean Collin. I na ten tekst Ariesa wybuchł jakąś nieprzytomną wściekłością Miłosz w korespondencji Miłosz-Czapski, która zresztą jest niezwykła, jest przygotowana właśnie w ramach Instytutu. Będziemy taką całą serię takich ważnych korespondencji nieznanych, a kluczowych dla Miłosza. I no jest cała, no ja siedzę teraz na tym, żeby rozwikłać zagadkę, skąd ten wybuch Miłosza. No, a co? Znaczy Miłosz miał absolutny słuch na wszystko, co na prawo, ale to nie tłumaczy, to jest coś tu głębiej, więc będziemy badali. Także Ariest jest tu ciekawą postacią, a to jest rzeczywiście bardzo wcześnie się znają. Jeszcze Czapski miał fantastycznie taki moment, bo to widzę, tak, taki świadectw. Znaczy po pierwsze miał tą wielką szansę, którą w pełni wykorzystał, znaczy spotkania z Danielem Alevi i latami 20, 30, znaczy był wtedy w środku. Jak sobie wyobrazimy, że nie wiem, prawda, co opisał, prawda, że jest u Daniela Alevi, prawda, na wyspie Świętego Ludwika, w tym Kedor Loż, w tym domu i jest takie spotkanie z różnymi pisarzami i przyjeżdża akurat młody Malraux z Moskwy. No i tak siedzą jak my tutaj blisko i cała opowieść Malraux o fascynacji wtedy komunizmem, tym on, wszystko jest przy Czapskim. No i Czapski potem dzięki temu, prawda, mógł, że jak się mówi, prawda, jak był ministrem u de Gaulle'a pierwszym, de Gaulle, no to właśnie mógł wejść do de Gaulle'a bez pukania, jak ktoś, znaczy do Malraux. I to była bardzo ważna relacja, która zresztą bardzo pomagała kulturze potem. No ale się brała z lat 30. jeszcze. Ariest to jest trochę późniejsze, ale nie tylko, bo rzeczywiście on miał wspaniałe koneksje francuskie, trzeba przyznać. No. I miał też taką jedną rzecz, którą tu Ariest złapał, że oni są, to jest dlatego ciekawe, że on uważał, że oni są ostatnią generacją ludzi, którzy od urodzenia mówili po francusku i jeszcze są ostatnim skrawkiem Europy, kiedy Europa mówiła po francusku. Tutaj parafrazuję tytuł słynnej książki Fumaroliego, prawda? Jak to się zmieniło na naszych oczach, to znaczy w latach 40. XX wieku, już zaczyna się dominacja angielskiego, prawda? I który jest moment? I że Czapscy są ostatnią generacją, dla których francuski jest tak samo bliski jak niemiecki, jak polski, od małego. No więc to są takie. Tak jak kot jeleński mówił, nie pamięta, kiedy nauczył się mówić tak, po francusku. To. Znaczy, tak, ale dzielił się też problemami kot jeleński, jak mu się miesza angielski z francuskim i z polskim. Nie tak. Tak, no to jest... To jest też przekleństwo. Mhm. Tak, to jest prawda, to jest też taka... Żeby nas pocieszyć. Ostatnia szansa na pytanie. Proszę bardzo. Chciałam zapytać, ponieważ wspomniał pan, że Józef Czapski czuł się przede wszystkim malarzem. Czy interesował się plastyką po wojnie w Polsce, po wojnie w PRL-u i ewentualnie jakieś środowisko albo który z Znaczy na pewno tak, to znaczy może tak, znaczy taki był, tak pani powiem, takim przykładem, znaczy taki, znaczy, bardzo to było żywe, prawdziwe, to znaczy jak Jan Lebenstein, który należy dzisiaj już do zupełnej klasyki, prawda, taki jeszcze mówimy o zmarły, prawda, w 1989 roku. I jechał pierwszy raz do Paryża, to Ludwik Hering,
napisał do niego taki list polecający do Czapskiego, bo się przyjaźnił z Białoszewskim, także to Lebenstein się przyjaźnił z Białoszewskim i stąd ten list Heringa. I wydawało się, że spotkali się, ale absolutnie nic z tego nie wyszło, dlatego że Lebenstein należał zupełnie do innej rodziny i malarskiej, i zupełnie innej, że tak powiem, innego momentu i tu tego spotkania nie było. Jest taki, jest portret, jest ciekawy portret Czapskiego, który namalował Lebenstein, ale to jest tak wyjątkowo, to takie kuriozum trochę bardziej. I tu tego spotkania zupełnie nie było, natomiast Lebenstein na przykład się w 5 minut porozumiał z Wattem, z Aleksandrem Wattem. Znaczy to była wielkie od razu powinowactwo jakieś, a nie z Czapskim zupełnie. Czapski miał potem, wiem, że na przykład tak miał kilku takich, zapomniałem w tej chwili nazwisko, jest taki młody malarz w Poznaniu, się z nim przyjaźnił, nawet mieli korespondencję z nim. Proszę? Marciniak, tak, z Marciniakiem. Ze Stanisławem Rodzińskim oczywiście, tak, prawda? Waltosiem. Tak, ale trochę się też rozmijało, bo pamiętajcie, że była taka historia też jeszcze oczywiście, to jest ciekawe pani pytanie, prawie by można powiedzieć książkę o tym, można napisać, że się rozmijało, bo Czapski był też bardzo pod prąd, znaczy, prawda, że i na przykład jak był moment takiego, prawda, wielkiej dominacji abstrakcji po wojnie, prawda, w latach, to Czapski był zupełnie pod prąd, zupełnie inaczej, rozumiem, prawda, więc a jednak, wie pani, no, przy całym tym, jak pani zobaczy, to jednak w Polsce było, w zasadzie wszystko szło tak trochę według tego ducha czasu, europejskiego, prawda? Że jak tylko się okazało, że już z tym socrealizmem, który był krótki zresztą, to wszyscy już wtedy abstrakcje, prawda? Jak ma wczesnego Kantora, no to pan... I oczywiście, gdyby nie Kantor później od umarłej klasy i wszystkiego, no to dzisiaj Kantor byłby małym przypisem, że ktoś malował, tak w latach 50. malowano, prawda? 60. w Polsce. I te rozminięcie Czapskiego, i to tak wraca, i to jest, było parę momentów, kiedy Czapski bardzo wracał. Na przykład był moment, kiedy był powrót do rysunku, tego na połowie lat 80. To było Biennale i wtedy... I teraz trochę jest, teraz jest w ogóle bardzo trudny okres, czas, moment. Stąd mój podziw dla pana Krzysztofa, który nie patrzy na to i robi wystawę Czapskiemu. Ale mówię o tym, że jest w ogóle trudny czas dla wielu spraw dzisiaj. Taka smuta trochę, z różnych powodów złożonych. Więc pewne rzeczy trzeba przeczekać w miarę inteligentnie. I z Czapskim trochę też tak było, że zawsze jak ktoś jest pod prąd, to jest bardzo trudna sytuacja, bo prawda, ludzi, którzy to rozumieją i wiedzą, że w tym jest jakaś wartość duża i że to wzbogaca, no to jest... Prawda, no, tak przegrał Lebenstein, prawda, który miał wystawę w 1963 roku w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w dwóch, trzech galeriach w Nowym Jorku, a w 60., mówię skrótem w tej chwili szybkim, w 64, prawda, Castelli wymyślił Warhola i prawda, butelki Coca-Coli i koniec, już nie było żadnej figury, do widzenia. Prawda? Malujemy tylko to, co mamy w wózku z supermarketu, prawda? No. Więc, a dzisiaj się z tego śmiejemy, bo tamto się stało już też konwencją, prawda? Więc jak człowiek, jak kot zawsze Jeleński mówi, trochę pożyjesz dłużej, to zobaczysz, że wszystkie te tendencje się przewijają i potem wracają z powrotem i tak dalej. Jedyna wartość ma to, jeżeli ktoś złapał coś bardzo prawdziwego, z własnego i płaci za to cenę. I to zawsze kiedyś wróci, albo będzie miało 10 ludzi, dla których to będzie ważne i to wystarczy. Pamiętam do dzisiaj, jak to kot mówi. Kot, który był akurat kimś, kto miał absolutną ciekawość różnych rzeczy, które się dzieją. Ale gdzieś pod spodem miał absolutną hierarchię, że trochę na tym polega. Więc pani pytanie jest bardzo ciekawe. Moja odpowiedź jest żadna tutaj, tylko pokazuje, tylko że
to jest ciekawy temat w ogóle, prawda? Jak ktoś taki jak Czapski mógł tutaj być w takiej... Ale byli ludzie, którzy go, spotykając się z nim, czy później jakoś, no, było dla nich to bardzo ważne. Wie pan, że tak nawet i to było, żebym panu nie ten, on miał taką, zdaje się, że jakaś tam była sytuacja. W każdym razie nie, Czapski miał z Wróblewskim, ja się nie mogę w tej chwili sobie przypomnieć, przez kogo to było. To nie był, może Hering mógł być, przez Hering albo ktoś koło Heringa. Ale wiem, że był jakiś, to nawet jakiś taki żywy moment z tym Wróblewskim, to rzeczywiście, to tak. To znaczy, to jest do zbadania, jakby powiedzieć, ale jak pan powiedział nazwisko Wróblewskiego, to jak najbardziej. To był taki moment, że to się gdzieś spotkało. Też pamiętajmy, że powiedzmy, ja mówię, jak mówię o Heringu, to znaczy mówimy o latach 60-70, prawda? To Wróblewski wtedy w horyzoncie nie był tym, kim dzisiaj, prawda? Więc to się wszystko zmieniło dzięki temu, że też się obróciła scena i my dzisiaj inaczej widzimy, więc to często tak jest, że to... Ale tak, tu bym żywo powiedział, że jest taki moment gdzieś żywy z tym Czapskim do przypomnienia sobie. A może racja, może przy okazji Wajdy, to rzeczywiście tak. Bo Wajda był tutaj takim bardzo dużym łącznikiem, jak, prawda, ważnym tu. A z kolei relacja Wajdy z... Tak, Wajdy z tym... No i to jest jednak... I tu zawsze, jak się słucha, to trzeba powiedzieć, bo to rzeczywiście... Wajda tego sam nigdy tak wprost nie powiedział, ale mogę powiedzieć, bo jestem świadkiem, jak to powiedział. Że to, co zrobił dla Czapskiego, no dzięki niemu jest ten pawilon, dzięki Krystynie, ale tu bez Wajdy, Zachwatowicz. I ten Katyń i to wszystko, to wszystko jest, powiedział, to jest, dla mnie Czapski się stał jakimś takim po ojcu, prawda? Ojciec Wajdy zginął w Katyniu i dla Wajdy stało się takim drugim ojcem, stał się Czapski. Nastąpiła jakaś taka złożona, no, którą nie chcę rozwikłać, bo to nie chodzi o żadne psychoanalizy, tylko rodzaj głębszej jakiejś takiej relacji, która dla Wajdy była po prostu fragmentem życia wtedy. No. I być może rzeczywiście to jest dobra, że Wróblewski mógł się pojawić również przez Wajdę. Proszę bardzo. A jesteśmy młodzi, więc nie mogę nie zapytać Rubinsteina, zwłaszcza, że... Był Czapski też miał w swoim okresie fascynację muzyką i fortepianem. Właśnie, jak Czapski oceniał Rubinsteina, ale też jako człowieka, tak mi się wydaje. To chyba były dwie zupełnie inne postacie, chociaż jak wspominał pan o tym, że Czapski czuł się samotny, prawda? No to Rubinstein w pewnym sensie należał do tego pokolenia. Jak pamiętam ze wspomnień Rubinsteina, to kiedy był mały, przyszedł do niego ojciec i powiedział, że ma do niego, dla niego bardzo ważną informację do przekazania, że nauczyciel w Petersburgu, który miał go uczyć, niestety zmarł, więc nie pojedzie do Petersburga, więc w tym przypadku akurat się rozumieli. Więc właśnie to pytanie Rubinsteina. Ja, to znaczy, to jest, to chyba, znaczy, to jest troszkę w innym porządku, ale niż u Iwaszkiewicza. U Iwaszkiewicza zresztą, jak wiemy, to jest też wszystko, znaczy za każdym razem to jest troszkę jakaś inna historia, ale to jest ktoś na skrzyżowaniu wielu spraw w życiu Czapskiego. Mówię też o tej Neli Rubinstein, prawda, żonie. Potem w całym środowisku tym nowojorskim takim, prawda, czyli, prawda, Panny z Wilka, czyli wszystkie Lil Popówny i całe środowisko, to jest jedna taka strona.
jest też przez Kota Jelińskiego, wie pan, bo dziadek, znaczy taki stryjeczny dziadek Kota Jelińskiego fundował pierwsze stypendium dla Rubinsteina w Paryżu. W pamiętnikach znajdzie pan dokładnie tam przypis, dzisiaj już można dokładniejszy zrobić. To wtedy nagle się okazało, że z kolei te wszystkie relacje też takie rodzinne tu wchodziły w rachubę. Rodzinno, znaczy miejsc, gdzie ktoś taki jak Rubinstein już istniał i mógł. Tym wiem, że był obecny bardzo w czasie tej podróży amerykańskiej Czapskiego, to też jest zaświadczone jakiś o spotkaniach i o tym. I jedna rzecz jest taka, że pierwsza sprawa u Czapskiego to była muzyka. I w Petersburgu to na jego horyzoncie on chodził do konserwatorium, równocześnie z Wydziałem Prawa i marzeniem być pianistą. I przerwał, dopiero wyjazd z Petersburga przerwał, ale miał dużą taką, tak, do fortepianu, bardzo Czapski miał tu. Więc tak, wie pan, no, dzisiaj odpowiadam tak troszkę a vista, prawda, jak pan pyta, więc nie mogę odpowiedzieć tutaj więcej, bo się tym tak bliżej tej relacją nie zajmowałem, ale wprost takim, ale są ten portret, ale jest też drugi, strona dziennika i tu by trzeba wrócić do tego, więc niedługo jestem gotowy nawet wrócić do tych zapisów, może tam coś znajdziemy. Wie pan o tym Rubinsteinie. Ja tu wybrałem jeden, bo są dwa, trzy takie rysunki robione. No. Piotrze, ogromnie dziękujemy za te 2 godziny, na których przyjechałeś do nas. Przekroczyliśmy 2 godziny akademickie.